Cześć! W tym filmie pokażę, jak używać, mierzyć multimetrem z ręcznym wyborem zakresu. Co oznaczają te litery, symbole, cyfry, te przedrostki, jak ustawić pokrętło i jak odczytać wynik z wyświetlacza, w jakich jednostkach. No to zaczynamy. Mamy tu podział na sekcje, funkcje oznaczone symbolami jednostek. Napięcie stałe, V jak volt i znaczek stałego lub po prostu DC. Napięcie zmienne, też V i znaczek przemiennego lub AC. Zakresy dla bateryjek, ikonka diody do sprawdzania spadków napięcia na diodach. Natężenie prądu stałego, A jak amper i znaczek stałego. Rezystancja, omega jak ohm. Tu lepiej widać ten podział na sekcje i są one inaczej oznaczone. Zamiast znaczka stałego lub przemiennego mamy AC i DC. AC przemienne, V napięcie w voltach, DC stałe, A natężenie prądu w amperach, DC stałe, V napięcie w voltach. Wewnątrz tych funkcji mamy zakresy i przedrostki. To te liczby i literki. Oznaczają one maksymalną wartość, jaką możemy zmierzyć na tym zakresie. Mamy też przedrostki, czyli mnożniki. Dla napięcia mamy małe m, czyli mili, jedna tysięczna. Podobne do U, mikro, jedna milionowa. A dla rezystancji? Małe k, czyli kilo, tysiąc i duże m, czyli mega, milion. Ogólna zasada jest taka, że zakres ustawiamy na najbliższą większą wartość niż spodziewana. Na przykład, jeśli chcemy zmierzyć napięcie bateryjki 1,5V, to szukamy w sekcji napięcia stałego większej wartości. Mamy tu 2000 mV, czyli 2 V. Jeśli chcemy zmierzyć napięcie w gniazdku, spodziewamy się 230 V. Szukamy w sekcji napięcia przemiennego większej wartości. 200 to za mało, więc w tym multimetrze ustawiam na 500, a w tym na 750. Jeśli chcę zmierzyć rezystor o wartości 50 kΩ, czyli 50 000 ohmów, to najbliższym większym zakresem będzie 200 kΩ, czyli 200 tysięcy ohmów. A jeśli nie wiemy, jakiej wartości się spodziewać, ustawiamy na największą i mierzymy. Albo wynik wskaże nam, co ustawić, albo po prostu zmniejszamy zakres. Jeśli zakres będzie za mały, zobaczymy o tym informację na ekranie. Dlaczego ustawia się zakres na najbliższą większą wartość? Ze względu na dokładność i rozdzielczość. Na niższym zakresie będzie też mniejszy błąd pomiarowy. Dla przykładu rezystor 10 ohmów. Zobaczcie, jak zmienia się wartość, dokładność i rozdzielczość. Przy dużo większych zakresach jest praktycznie bezużyteczna. Im mniejszy zakres, tym dokładniejszy wynik. Jeśli dokładność na danym zakresie będzie dla Was wystarczająca, albo po prostu nie chcecie tak dużej dokładności, możecie używać wyższego zakresu i mierzyć różne napięcia. Co widzimy na wyświetlaczu? Samą wartość, bez jednostek czy przedrostków. Jednostkę i przedrostek wskazuje nam wybrany zakres. Jeśli nie mamy przedrostka przy zakresie, wynik mamy w pokazanej jednostce. Napięcie w voltach, natężenie w amperach, rezystancję w ohmach. Jeśli mamy przedrostek, to go uwzględniamy. Na przykład na zakresie 2000 mV. Wynik, to co pokaże wyświetlacz, też będzie w miliwoltach. Zmieniam na zakres bez przedrostka, czyli wolty. I teraz wynik mam w voltach.
Tu, gdzie zakres mamy w kiloohmach, wynik też będzie w kiloohmach. Zakres w miliamperach, wynik też w miliamperach. W innych filmach serii znajdziecie informacje, jak podłączyć sądy, jak mierzyć różne wartości, na co zwrócić uwagę przy pomiarach, o bezpieczeństwie, o dokładności i o błędach. Zapraszam do oglądania. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.